Siemaneczko, z tej strony XKen Oficjal i witam was po raz kolejny w XKen Paku. No i dzisiaj będziemy się skupiali raczej na takich malutkich, formalnych rzeczach, czyli tym razem postaram się zrobić farmę. Chcę dzisiaj zrobić odcinek 15-minutowy, nie będę jakoś wybitnie długich odcinków robił, zbierzemy sobie tylko drewno i tyle. Myślę, że mam kuszę załadowaną. Które drzewo mogę ściąć? Tamto. Dzisiaj nie będziemy jakoś zbytnio szaleć. Po prostu nie mam pomysłu na odcinek, nie? A Outlasta, Trialsa to sobie dokończymy tam innym razem. Tutaj mamy nawet fajne jeziorko, ale czy ja z tym jeziorkiem będę się tutaj jakoś jednoczył? Nie wiem, zastanowię się kiedyś. Dobra. Przydałoby się w końcu zrobić farmę jedzenia, co nie? No to dzisiaj się skupimy na takiej rzeczy. Wodę mamy. Teraz tak. Trochę patyków. I płotki się robiło w ten sposób, tak? Czy to się tak robiło furtkę? Okej. Okay. Za mało tych płotków. Jeszcze trochę drewna mam. Patyków też trochę mamy. A i tak poczuł jeszcze furtkę. Więc furtkę trzeba zrobić w odwrotny sposób. No i z tego zrobimy jeszcze patyki, więc potrzebuję jeszcze trochę więcej drewna. Jeszcze trochę drewna. No to te dwa drzewa jeszcze mogę ściąć. Skrócić o głowę. Co to? Kurczak. Dobra. Jeszcze to drzewo. No i super. Myślę, że to mi starczy. No to już na bank powinno starczyć. Serio na styk? Dobra. A farmę zrobimy sobie gdzieś tutaj z boku. Więc postawimy sobie jeszcze furteczkę. No dzięki. Dzięki trawa, dzięki. Jak nie lubię trawy w Minecrafcie. Dobra. Czy mnie trochę chrypa dobija? A tej wody się pozbędziemy po prostu. No i super, już mam pomysł. Dobra. Już mamy pomysł jakiegoś. Coś takiego. No świetnie, świetnie. Nie no, idealnie. Patrzcie. Ha, idealnie, mamy farmę i mamy jeszcze wodę z tym zrobioną. Idealnie, to teraz tylko zrobić motykę.
budulcowe bloki. Tutaj. Płotki sobie tutaj wsadzimy. Rośliny tutaj są. I teraz tak. Jagódki. Weźmiemy sobie 12 i zrobimy je w taki sposób, że będą rosły sobie 6 na 6. Nie 6 na 6, tylko te. Jeszcze jak to zrobić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Niech sobie rosną w ten sposób. Dokładnie. No i przydałoby się w końcu tą motykę zrobić. Tam dwa patyki chyba jeszcze miałem. Jest, dobra, świetnie. Teraz tak. Jaką motykę można stworzyć? No żelazną, no. Co ja będę tutaj kombinował? Zapewne ktoś pomyślał, zrób ten, nie żelazną, tylko tą, jak to się mówi, drewnianą, bo drewniana będzie ci się bardziej opłacała. A widząc tą żelazną, zapewnie myślicie sobie, ja pierdolę, co za gość. Zgaduję, nie? Ja tutaj nie chcę nic sugerować, ale zgaduję. Nie wiem, jak daleko się ta woda rozrośnie. No, poprzelewa. Dlatego na razie zrobimy taką farmę. Ach, ten portal. I teraz tak, co ja potrzebuję najbardziej? To są buraki. Weźmiemy sobie 10 buraków. Posadzimy. Ziemniaki. Ziemniaków też 10 wezmę. Dynie. Dyni weźmiemy sobie 5. Albo nie, dyni zrobimy 8. O tak. Nie mamy melonów póki co. W ogóle gdzieś muszę jeszcze trzcinę cukrową walnąć. Ale trzciny cukrowej to ja bym chciał posadzić 8 sztuk. Aha. Tutaj mamy kukurydzę, ale czy kukurydzę da się posadzić, to ja nie wiem. Dobra, tyle posadzimy. Ryżu też. Ryżu mniej, ryżu 6 weźmiemy. Róży nie potrzebuję. No i pszenica, która będzie rosła do skutku. Na razie tyle wezmę, bo jeszcze nie wiem, co ja tam mam. Dobra. Więc teraz tak. Wow, coś mi lagowało. Ziemniaki. Buraki będą rosły tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na styk. Ziemniaki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Hej, idealnie. Sałata. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super. Pumpkin seedy. Z dyniami to ja muszę zrobić w ten sposób. Tylko teraz jak? Dyni mamy 8, tak? Tutaj mi już woda nie sięgła, tak? Okej. No i jak to z dynie zrobić? Powiedzcie wy mi. Czekajcie, to jest klocków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba, że posadzimy po prostu 6 dyni. No, lepiej 6 dyni posadzić. Bo póki co nie mam melonów. No i pszenica, która będzie rosła. A jeszcze trzcinę cukrową muszę jakoś rozplanować. Trzcina cukrowa, no trzcina cukrowa musi rosnąć przy. Czyli
Tak i tak. Ile to jest klocków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze dwa. Kurde, ale Lipton. Ale Lipton. Bo muszę jeszcze rozwalić te dwa. No dobra, będziemy sadzili jak to popadnie. A ryż? Aha, ryż tylko w wywodzie rośnie. To nawet lepiej. No i pszenica. No jeszcze trochę miejsca zostało, ale dobra. Nie bij mnie! Nie bij! O-o. Tego bym się nie spodziewał. No, farmę jakoś rozplanowaliśmy. To była taka szybka rzecz na ten odcinek. Ej, mi się HP regeneruje? No, regeneruje mi się. Dobra. Motykę odkładamy w to miejsce, jak zawsze. Dobra. Nie potrzebuję flint and steela, water bucket. Water bucket. W sumie tak to się nazywa. Nieważne. Wiaderko wody. Sortujemy inwentory. Wszystko się zgadza. Zjemy sobie jagódki. I nic więcej nie mam? No to bierzemy cały chleb. Idealnie. Dobra. No i to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Dobra. Więc w tym odcinku ogarnęliśmy sobie szybko faremkę. Z tej strony był XCanc Official. No i widzimy się w następnym odcinku XCanpaka. Trzymajcie się. Cześć.